ustala wniosek pana Jerzego Barana o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Jędrzejowie Koźlu jako niezasadny, nie znajdujący swojego oparcia w zaistniałym stanie prawnym i faktycznym. Drugi. 12, 13, 14. Uchwała została podjęta. Panie starosto, dlaczego pani zdaniem wokół tego konkursu tyle zamieszania, tyle politycznych sporów i tak no, toczy się to dużo w większej atmosferze niż można by przypuszczać? Ja nie nazwałabym tego politycznych sporów, po prostu sporów. Myślę, że clue tego jest w tym, co powiedziała pani Krystyna. To jest dobry szpital. To jest po prostu bardzo dobry szpital i przed nim łakomy kąsek. Łakomy kąsek, dobry, zorganizowany dobrze. Przed nami również pewne inwestycje, czyli ktoś, kto jest ambitny, może się wykazać. I myślę, że to jest powód, nie żaden inny. Nigdy niczego nie podpisywałam. Raz na oczy widziałam w przelocie pana Kończyłę. I nigdy jako przewodnicząca Rady Społecznej SPZOS-u nie podpisywałam żadnych decyzji gospodarczych ani finansowych. Podpisywaliśmy jako cała Rada Społeczna zakupy bądź darowizny realizowane przez szpital. I taka jest prawda i takie są moje, takie jest moje oświadczenie. Przy tych punktów między innymi była wymieniane pani nazwisko. Chodzi o kontakty z tym dyrektorem, który został wybrany. Czy pani kiedyś współpracowała z tym człowiekiem? Chciałbym, aby pani się odniosła do tych zarzutów, które padły. Nigdy nie współpracowałam z panem. Asseco znam z siatkówki. To jest jedna rzecz. Firma Asseco podpisała wiele lat temu pierwszą, drugą i trzecią umowę. Nie miałam wiedzy, nie podpisywałam żadnych umów, nie podejmowałam decyzji nawet jako szefowa Rady Społecznej. Ja nie mam pojęcia, jakie zadania gospodarcze wykonuje SPZOS. Nie wiem, jaka firma zaopatruje w leki, w strzykawki, jaka firma ma nadzór informatyczny. Ja tego nie wiem. Można było odnieść wrażenie, proszę wyprowadzić mnie z błędu, jeżeli jestem w błędzie, że ten spór się toczy na linii pan i wicestarosta Gisman kontra pani starosta tutaj. Wy jesteście kolegami partyjnymi z panią tutaj, dlatego tak wygląda to na konflikt w rodzinie, że tak powiem, politycznej. Nie wydaje mi się, żeby konflikt w rodzinie politycznej, natomiast myślę tak, że jesteśmy różnymi ludźmi, każdy ma prawo do własnych opinii, własnych przemyśleń. No, wydaje mi się, znaczy jak ja obserwuję, to wydaje mi się, że pani Gosia tutaj, pani starosta troszeczkę jak gdyby przestała się liczyć, powiedzmy, z koalicją rządzącą. No, myślę, że od jakiegoś czasu można to zauważyć, ale to są, myślę, drobne takie rzeczy. Myślę, że to się wyjaśni w najbliższym czasie. Nie brzmi to jak drobne rzeczy, panie Zobaczymy, no myślę, czas pokaże, jak będzie. Pani przewodnicząca Komisji Zdrowia stwierdzili, że istnieje takie zagrożenie w stosunku do pana Szymańskiego odnośnie pierwszego kandydata. Prawda? Jaki był drugi kandydat? Rada Powiatu nie miała pojęcia. Trzeci, czwarty, bo kandydatów było pięć. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tym z dokumentów, które żeśmy otrzymali w tej chwili. Więc trudno zarzucać radnym. Ale panie radny, przecież ja nie zarzucam radnym, tylko kandydatowi skarżącemu. Proszę słuchać dokładnie, co mówię. Ja nie zarzucam radnym. Kandydat miał czas i posiadł tą wiedzę, bo przygotowując się do konkursu miał pewne dokumenty. Dziwię się, że pan nie. Ja powiedziałem jednoznacznie wprost. Ja powiedziałem, że któryś z radnych miał czas. Nie. Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji miał pan sporo uwag i pytań do mecenasa Semeniuka. Dlaczego miał pan wątpliwości, co takiego wzbudza te wątpliwości w tym konkursie? No niestety, ale wypłynęło dosyć dużo spraw przez ostatnie dwa dni, których Rada Powiatu nie brała pod uwagę, podejmując decyzję o konkursie na dyrektora i później w kwestii procedowania jakby całej tej procedury. Ale czy to mogło wpłynąć na sam wybór kandydata, czy to są tylko takie formalne spory i teraz dywagacje, czy mogło wpłynąć, czy nie mogło? Nie, myśmy się bali, że odwołanie
wygeneruje koszty po stronie powiatu, bo jeżeli się okaże, że za na przykład pół roku pan, który się odwołał od decyzji komisji, wygra sprawę w sądzie, to powiat będzie niestety zmuszony do płacenia odszkodowania dyrektorowi, z którym będzie podpisana umowa. Także tego się bardzo bałem, dlatego chciałem podjąć decyzję, mając pełną wiedzę. Stąd dosyć nerwowa atmosfera na sesji. No i po tych pytaniach miał już pan tą wiedzę? Wiedział, jak głosować? Po tych pytaniach, powiem szczerze, mam dużo wątpliwości. A z tego, co wiem, to dokumenty poszły też do wojewody i wojewoda też przygląda się tej sprawie. Ja się tylko zapytać, czy w związku z tą całą sytuacją, bo pan poznał te zarzuty kandydata, który przegrał, czy w pańskiej ocenie one są słuszne, te zarzuty? Część z pewnością tak, ale ja nie jestem ani adwokatem, ani sędzią w tej sprawie. Mogę się tylko z boku przyglądać i trzymać kciuki. Wszyscy od początku chcieliśmy, żeby ten konkurs był przeprowadzony jak najszybciej, żeby dyrektor był już dawno powołany. No niestety przepychanki nie tylko w Radzie, ale w samej komisji doprowadziły do tego, że dopiero dzisiaj mamy jakąś decyzję. Czekamy na decyzję wojewody w tej sprawie.